Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witamy właściwie serdecznie na tej konferencji prasowej. Chcieliśmy z Państwem się podzielić dzisiaj naszą inicjatywą. Inicjatywą, która dotyczy współpracy samorządów na terenie Sądecczyzny. Oczywiście współpraca to nie jest nic nowego, ale dzisiaj o tej współpracy chcemy mówić, przede wszystkim chcemy ją planować, programować i organizować w zupełnie nowym i niezwykle ważnym kontekście. I właśnie ta idea, ta chęć zawiązania, sformalizowania tej współpracy nie stoi u podstaw naszego działania, naszego dzisiejszego spotkania. Jak Państwo zapewne wiecie, od w grudniu ubiegłego roku, 17 grudnia dokładnie, województwo małopolskie, właściwie Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę i uchwałą przyjął strategię rozwoju województwa Małopolska 2030. To bardzo ważny dokument programujący rozwój naszego regionu, w szczególności rozwój w kontekście najbliższego okresu programowania 2021-2027 funduszy europejskich. W tej strategii oczywiście jest bardzo wiele ciekawych, ważnych i materiałów diagnostycznych, materiałów planistycznych, ale jest jeden rozdział poświęcony podejściu terytorialnemu do rozwiązywania problemów. Z takim narzędziem, z taką instytucją mamy do czynienia w obecnym okresie programowania, który dobiega końca. Korzysta z niego miasto Kraków oraz Metropolia Krakowska. Tam samorządy zawiązały Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Natomiast oceny tego przedsięwzięcia są bardzo wysokie, w związku z czym województwo otworzyło się na inne regiony, konkretnie wskazane w strategii, gdzie z tego tytułu można w ten sposób organizować to zagospodarowanie środków unijnych w nowej, najnowszej perspektywie. Natomiast jest tam wskazane w strategii pewne obszary, to tak zwane miejskie obszary funkcjonalne. Jednym z tych obszarów bezpośrednio wskazanych jest miejski obszar funkcjonalny Nowego Sącza. I wskazany jest ten obszar jako absolutnie przeznaczony, pretendujący do tego, aby właśnie w sposób terytorialny do realizacji nowego okresu programowania i absorpcji środków unijnych realizować. Ale są tutaj pewne warunki. Jeden najważniejszy bodaj warunek jest oddolna organizacja, oddolne przygotowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, strategii rozwoju dla całego regionu, który chciałby wejść. Oczywiście jesteśmy na etapie przygotowywania, województwo jest na etapie negocjowania warunków Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejne lata, jest na etapie przygotowania tych dokumentów programistycznych i dziś potrzebuje partnerów, żeby warunki, zapisy w tym programie były negocjowane. I ważne jest, żeby Sądecczyzna przy tym stole negocjacji miała swoją reprezentację, żeby był podmiot, z którym marszałek województwa i służby pana marszałka będą mogły negocjować, będą mogły konkretnie przygotować odpowiednie zapisy. Ale do tego oczywiście my musimy być jako Sądecczyzna przygotowani. Musimy mieć swoją reprezentację. Tu nie chodzi o to, że poszczególny prezydent, wójt, burmistrz będzie do Krakowa jeździł. Tutaj ważne jest, aby wyłonić taką reprezentację, która będzie partnerem. Oczywiście rozmowy na ten temat trwały, były prowadzone z inicjatywy marszałka, tutaj miasto Nowy Sącz również pewne takie, można powiedzieć, działania pierwsze podejmowało. Natomiast jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni, że te rozmowy utknęły w martwym punkcie i chociaż od praktycznie roku na ten temat rozmawiamy, to właściwie nie ma żadnych efektów tych rozmów, żadnych konkretów, a czas biegnie. Pociąg ruszył. W związku z tym tutaj wśród naszych gmin, które już
dotychczas mogą się pewną współpracą pochwalić i zobaczyć, jakie są, odczuwamy, jakie są korzyści ze współpracy gmin. No postanowiliśmy trochę tak, że tak powiem, włożyć z własnego wysiłku, nie czekając na naturalnego lidera, którym jest miasto Nowy Sącz, ale nie zamykając się absolutnie na miasto Nowy Sącz, wręcz przeciwnie, chcąc dopingować lidera regionu, postanowiliśmy przygotować pewne dokument w postaci statutu stowarzyszenia międzygminnego, który mógłby być punktem wyjścia do rozmów na temat właśnie sformalizowania tej współpracy, na temat budowania porozumienia gmin wokół Nowego Sącza w tej aglomeracji sądeckiej. Więc zaproponowaliśmy to już tak, chcąc iść do przodu, chcąc posunąć te rozmowy daleko do przodu, widząc wielką wagę i tych rozmów, ale również zagrożenie, którym jest pewna opieszałość na Sądecczyźnie w tej organizacji, która grozi niewykorzystaniem tych elementów, które możemy. No, postanowiliśmy zaproponować stworzenie stowarzyszenia Aglomeracja Sądecka i zaproponować statut. Statut tego stowarzyszenia, tak żebyśmy mogli na czymś pracować. To oczywiście jest propozycja. My jako 5 gmin jesteśmy oczywiście zdecydowani, jeżeli byłaby taka po prostu, to była pewna porażka, ale jesteśmy gotowi zawiązać to stowarzyszenie i współpracować na tych zasadach, ale oczywiście najbardziej sensowną rzeczą byłoby, gdyby również wnosząc pewne uwagi do tego statutu, do tego pomysłu, do tego programu, przystąpiły do tego przede wszystkim miasto Nowy Sącz, wszystkie gminy, które są wyznaczone w strategii województwa jako ten obszar, miejski obszar funkcjonalny Nowego Sącza. Aczkolwiek tamten zapis też w strategii nie jest bardzo taki zamykający, więc jest możliwość dołączenia także innych gmin, które chciałyby z nami współpracować, tworzyć. Ja, proszę Państwa, powiem tak obrazowo. Jest sytuacja dzisiaj taka, że pociąg, który nazywa się Fundusze Unijne na najbliższe lata, na tych 7 lat, ruszył przygotowanie. I teraz na czym polega ten instrument zintegrowanych inwestycji terytorialnych? On polega na tym, że tutaj samorządy, gospodarze tych gmin, tego obszaru, przygotowują swoją strategię, co tutaj tak naprawdę jest potrzebne. Oczywiście ona musi być spójna ze strategią województwa, ze strategią Polski, z przeznaczeniem środków europejskich, ale przygotowujemy tutaj lokalnie, dostajemy pulę pieniędzy i tą pulę rozdysponowujemy między sobą, między oczywiście również inne podmioty na naszym terenie funkcjonujące, po to, żeby rzeczywiście reagować tam i rozwiązywać najbardziej palące problemy i wykorzystywać najbardziej lukratywne szanse, które są przed naszym regionem. I po to robimy, że chcemy być takim partnerem. Tak właśnie jest w Metropolii Krakowskiej, chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby tak było w Metropolii Sądeckiej. Najwyższy czas się naprawdę bardzo intensywnie za pracę nad tym zabrać i to dzisiejsze spotkanie też jakby oddajemy się trochę pod nacisk opinii społecznej. Chcemy, mamy świadomość, że dzisiaj przedstawiając ten plan, przedstawiamy również opinii społecznej nasze zamierzenia i będzie nas opinia społeczna z tego rozliczała, ale chcemy, żeby tak było, bo my też czujemy wielką odpowiedzialność za to, co w najbliższych miesiącach i latach, znaczy będzie się działo w najbliższych miesiącach, a skutkowało na najbliższe lata, a może i dziesięciolecie, jeżeli chodzi o rozwój Sądecczyzny. Ja tak sobie wyobrażając, ten ZIT troszkę tak wygląda. Pociąg z funduszami unijnymi będzie przejeżdżał, będzie jechał. My do tego pociągu na Sądecczyźnie są samorządy, które i inne podmioty, które chcą w jakimś sensie, prawda, wsiąść. Ale strategia województwa stworzyła nam możliwość wynajęcia, zarezerwowania sobie wagonu. Wagonu, do którego wszyscy wsiądziemy razem, ustalimy, kto w którym miejscu siedzi, ustalimy, jak będziemy podróżować i ta podróż będzie trwała. Natomiast alternatywą jest to, że nie dokonamy rezerwacji tego wagonu, tylko na dworcu każdy z nas będzie próbował się wciskać w miarę wolnych miejsc do tego pociągu. Ten pociąg
nie będzie miał tyle miejsc, ile żeby dla wszystkich starczyło. Ważne jest, żeby tutaj odpowiednio przygotować, bo może się tak okazać, że jednemu się uda wcisnąć, może nawet na lepsze miejsce, może nawet do tej wyższej klasy, ale inni zostaną na dworcu, a tego byśmy nie chcieli, bo leży nam na sercu rozwój całej Sądecczyzny. Stąd takie działanie, to już jest bardzo taki duży, konkret punkt do rozmowy. Dzisiaj pismo podpisane przez nas wszystkich zostało skierowane na ręce pana prezydenta Nowego Sącza, w którym zapraszamy do współpracy i proponujemy to, co przedstawiamy, to, co nam się udało już wypracować. Liczymy na to, że Nowy Sącz przejmie pozycję primus inter pares, pierwszy wśród równych, bo stowarzyszenie zakłada, że jesteśmy wszyscy tutaj równi, ale oczywiście takie region potrzebuje lidera i naturalnym liderem jest dla Sądecczyzny Nowy Sącz. To ja może tyle, poddam teraz głos moim kolegom, żeby również tutaj troszkę tak o tych kulisach i idei naszej współpracy powiedzieli. Szanowni Państwo, pan burmistrz Zielejak przedstawił wizję, jak ma funkcjonować aglomeracja sądecka. Ja chciałem odwołać się troszkę do historii. Proszę Państwa, bo na Sądecczyźnie są przykłady wspólnych działań. To lata 50., to lata 60., kiedy realizowano tutaj eksperyment sądecki, i który przyczynił się do znacznego wzrostu potencjału gospodarczego Sądecczyzny, ale nie tylko Sądecczyzny, ale i powiatów przyległych, co zaowocowało zdecydowanym wzrostem stopy życiowej mieszkańców. Drugim takim przykładem jest nasze wspólne zadanie. Proszę Państwa, ja pamiętam 2002 rok, kiedy powstała idea wspólnej współpracy w ramach spółki Sądeckie Wodociągi. Tam liderem było miasto Nowy Sącz. I tak chcielibyśmy, żeby było i teraz. I dzięki wspólnym wysiłkom udało się zrealizować ogromny projekt, który znaczący sposób będzie oddziaływał przez lata i będzie kreował rozwój gmin, które były uczestnikami tego projektu. Nie chcielibyśmy dalej, by były jakiekolwiek utarczki, z którymi spotykamy się, czy to w Sądeckich Wodociągach, czy też choćby taki przykład dotyczący mojej gminy, gdzie był problem mostu na kamienicy, który się rikoszetem odbił w trudnościach komunikacyjnych gminy Nawojowa, bez słowa ze strony władz miasta Nowego Sącza. Dzisiaj przed nami ogromne wyzwanie. Dzisiaj, proszę Państwa, kiedy rząd stworzył nam możliwości prawne, kiedy marszałek województwa wytyczył zadania, tak jak powiedział pan burmistrz, to nic innego nam nie pozostaje, jak przystąpić do tego pociągu i wspólnie korzystać ze środków. Bo proszę Państwa, poprzez właśnie naszą aglomerację możemy przejąć środki, które pozwolą nam realizację zadań o charakterze ponadgminnym. A przecież mamy takie zadania. Mamy zadania związane z czystością powietrza, których absolutnie nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać. Mamy ogromne zadania śmieciowe, z gospodarką śmieciową, problemy i musimy to rozwiązać. Mamy problemy komunikacyjne, problemy wodno-kanalizacyjne, problemy z polityką senioralną i wiele, wiele innych. A więc jest pole do działania, tylko trzeba działać wspólnie, by przejąć pewną pulę środków, a pozostanie ewentualnie dla aktywnych gmin, które będą realizować swoje takie indywidualne projekty. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną rywalizacją między gminami, kto lepszy, kto więcej otrzyma zabiegami, myślę, że odeszły już przeszłość. Nasza wspólna idea tutaj sięgnięcia po środki unijne razem, we współpracy, jest bardzo cenna, bardzo budująca i myślę, że jak wiele sukcesów, które wspólnie były osiąganych, również i ten cel zostanie przez nas wspólnie osiągnięty, a tym celem jest poprawa bytu, życia mieszkańców
aglomeracji sądeckiej, tak jak to właśnie pan burmistrz był uprzejmy zauważyć. Chcemy, by to przedsięwzięcie, to stowarzyszenie przyjęło taką nazwę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jest takie powiedzenie, że duży może więcej, a sama nazwa zintegrowane inwestycje terytorialne dużo mówią dla nam wszystkim, tak? Chcemy, by Sądecczyzna była mocna i nie tylko te wspólne, zintegrowane inwestycje sprawią, że możemy i czy mamy szansę zaistnieć, ale i również pewna analiza zasobów już istniejących. Wspólne działanie pozwoli nam lepiej je wykorzystać, pozwoli uniknąć na przykład budowy podwójnych obiektów, które dzisiaj no, zdarza się bez takiej współpracy, no, mogą powstawać obiekty, które w tym samym czasie bez konsultacji, które być może w przyszłości no, nie byłyby potrzebne albo w takiej ilości, albo w takim wydaniu. Myślę, że to jest wielka szansa. I rzeczywiście ta idea, która tutaj nas dzisiaj jednoczy, to nie jest jakaś sprawa, która by miała na celu tutaj wybijać się, pokazywać, że my tutaj jesteśmy lepsi i tak dalej, tylko wszyscy chcemy, żeby nas ktoś motywował. Nas motywują generalnie mieszkańcy. O tym się już mówi. Nasi radni sołtysi o tym mówią. To, o czym mówił pan burmistrz, bo wspomniał, że w strategii jest mowa o Nowym Sączu, nie dopowiedział, że o Nowym Sączu i gminach, czyli o Sądecczyźnie, bo przecież założenie jest takie, że wspólnie mamy tego dokonywać. Dlatego myślę, że będzie to jakby rozpoczęcie już konkretnych działań, które w przyszłości mają przynieść określone skutki, tak jak moi koledzy mówili, bardzo pozytywne. Ja chciałem powiedzieć, że upatruję tu jako gmina Korzenna wielką szansę na przykład na płaszczyźnie rozwoju oświaty, kultury, czy rozwoju turystyki na terenie naszej gminy. Oczywiście wspólna sieć wodociągowa, kanalizacja, no to są rzeczy oczywiste. Tu już moi przedmówcy o tym mówili. Jest w zasadzie wiele płaszczyzn. Jak zastanowimy się, jak mieszkańcy na co dzień funkcjonują, to 90% mieszkańców zaczyna dzień tu w Nowym Sączu. Przyjeżdżają tu do pracy, czy do szkoły, czy do specjalistów, do lekarza. Więc myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby rzeczywiście zacząć o tym mówić, żeby się przygotowywać jak najlepiej, żeby wysiadając z tego pociągu każdy miał poczucie spełnienia czy wykorzystania wszelkich możliwości, które nam się pojawiają. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, gmina Łącko jest przykładem gminy, która wedle pewnych założeń wytycznych, które pojawiły się w temacie konstrukcji przyszłych tych miejskich obszarów funkcjonalnych, może wydawać się troszkę mniej związana, czy niekoniecznie w tym MOF-ie mogłaby się znaleźć. Ja chcę powiedzieć przeciwnie, w sposób naturalny z Sądecczyzną jesteśmy związani i mówię to jako mieszkaniec i jako przedstawiciel samorządu. Mało tego, tych powiązań funkcjonalnych z Nowym Sączem, z Sądecczyzną co jako taką jest tyle, że można by ich było wiele wymieniać, poczynając od takich tematów jak chociażby na przykład, że za kilka miesięcy też będziemy część gminy podmiotem współpracującym z wodociągami sądeckimi czy MPK sądeckim. Nie chodzi o to, by tu się na siłę przekonywać. Mamy w niedalekiej przeszłości pewne projekty zrealizowane wspólnie, czy to w ramach lokalnej grupy działania Brama Beskidu, tutaj w gronie Starego Sącza, Łącka i Podegrodzia, gdzie mamy bardzo pozytywne doświadczenia, gdzie udało się kilka projektów fajnych zrealizować. Nie było problemów żadnych, więc tu, tak jak moi koledzy mówili, nie chodzi o żadną rywalizację. Chodzi o to, byśmy współpracowali na pewno. Duży będzie większym i mam nadzieję też bardziej partnerem, którym przy tym podziale środków będzie się trzeba liczyć. Więc chcę pokazać, że gmina Łącko, która w tych założeniach MOF-ów przyszłych, powiedzmy, że troszkę luźniej, czy może niekoniecznie by tam mogła być postrzegana jak najbardziej w gronie Sądecczyzny gmin, które będą chciały w ramach tej inicjatywy współpracować, naszą rolą i później już mądrością będzie tak, a wierzę, że to się stanie, te relacje ułożyć, ale i też te nasze wspólne cele, o których moi koledzy tu już wcześniej wspominali, więc nie ma potrzeby, mogę dorzucić układ komunikacyjny, czy jeszcze kilka innych, polityka senioralna. Powiem tak, to jest problem, z którym będziemy wszyscy się zmagać, jako samorządy będą to dla nas coraz trudniejsze sprawy, chociażby jest pytanie, czy każdej gminy
jest sens i będzie stać na Dom Pomocy Społecznej, a kilka, dwie, trzy, a może w rozsądnej sieci w ramach całego obszaru, to jest wszystko do ułożenia, więc czasu nie ma, słowa te już padły. Dzisiaj musimy myśleć o tym, by być gotowi z pomysłami, ale i też formalnie za te kilka, najdalej kilkanaście miesięcy, by ten pociąg, o którym tu pan burmistrz był uprzejmy wspomnieć, po prostu nie minął tej stacji, która się nazywa Sądecczyzna, byśmy byli w stanie skonsumować te środki, które dla nas są istotne, bo naszą rolą i odpowiedzialnością jest to, by po nie sięgać, a wierzę, że tak się stanie. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę poprosimy Państwa o pytania, bo jeżeli jakieś się prawie nasuwają, ja tylko tak gwoli pewnego podsumowania chciałbym powiedzieć, że to jest propozycja współpracy, którą skierowaliśmy dzisiaj pisemnie do Pana Prezydenta Ludowira Handzla. Skierowaliśmy bezpośrednio do gmin, które są wskazane przez Marszałka jako potencjalny obszar, optymalny obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Nowego Sącza. Czyli to są do gminy Chełmiec, do gminy Łososina Dolna, do gminy Gródek nad Dunajcem, do gminy Rytro oraz gminy Kamianka Wielka. To, że w takiej grupie zaczęliśmy pracować, to chodziło o pewną mniejszą grupę, która jest bardziej mobilna, żeby troszeczkę do przodu, ale jak mówię, wszystko jest jeszcze otwarte. Zapraszamy do współpracy. Również chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci i tak nawet w tych proponowanych zapisach statutu, że każda gmina powiatu nowosądeckiego może do naszego stowarzyszenia przystąpić, jeżeli uzna, że chce z nami współpracować. Natomiast my tutaj siedząc reprezentujemy tych 5 gmin, włącznie mamy ponad 70 tysięcy mieszkańców, 75 tysięcy mieszkańców. My na tą współpracę jesteśmy już zdecydowani, my po prostu chcemy współpracować, liczymy na to, że będzie nas więcej, że będzie, gdy wypełnimy ten obszar, bo to byłaby optymalna sprawa, być może, że jeszcze właśnie z dodatkowymi gminami, no to wtedy pewne łatwiej będzie również pewne działania racjonalne robić. Nie tracimy niepodległości, to chodzi o współpracę, a nie o zatracenie samodzielności poszczególnych jednostek, bo oczywiście każdy nadal jest jak najbardziej niezależny i swoją własną politykę, oprócz polityki wspólnej prowadzi. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania z Państwa strony, to bardzo proszę. Oczywiście. Ja przynajmniej na początek dwa chciałem zadać. Przede wszystkim o rzeczywiście te pozostałe gminy i o Nowy Sącz. Czy to jest tak, że była jakaś oferta przedstawiona Nowemu Sączowi i reakcja była dla Was niesatysfakcjonująca, stąd to spotkanie, czy też po prostu nie było żadnej reakcji, a nie chcecie tracić czasu i próbujecie także w ten sposób zmobilizować? I jak tutaj pozostałe gminy, czy jakieś wstępne rozmowy się odbywały? To jest jedno pytanie. I drugie, tutaj rzeczywiście padło kilka pomysłów, czy też wskazania pewnych obszarów, gdzie taka współpraca bardzo byłaby przydatna, jeśli chodzi o pozyskanie funduszy i właśnie o takie konkrety, jeśli Panowie mają w głowach, co konkretnie, jaki projekt? Odnośnie pierwszego pytania, to powiem tak. Miasto Nowy Sącz rozpoczęło pewne działania, bo odbyły się takie spotkania, jedno chyba to było w lutym albo w marcu, potem był czas pandemii, długo, długo nic, potem z inicjatywy marszałka, ale to było z inicjatywy marszałka, odbyły się takie spotkanie tutaj potencjalnych gmin wchodzących w skład obszaru MOF-u sądeckiego. Tam również pewne takie potem działania koordynacyjne miasto podjęło, natomiast i pewne ankiety wypełnialiśmy, ale właściwie nie było żadnej dyskusji, żadnej pracy i my tym się niepokoimy. My generalnie jesteśmy chętni, żeby Nowy Sącz podjął te działania, tylko jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni, że tych działań po prostu nie ma. Nie jest tajemnicą, że nie jest najlepsza chemia, jeżeli chodzi o współpracę gmin z miastem Nowy Sącz, ale tutaj nie chodzi o chemię, tylko to chodzi o pragmatyzm. Tutaj chodzi o to, że my po prostu musimy działać. W związku z tym podeszliśmy do, chcąc coś włożyć, pchnąć te rozmowy o krok wyżej, stąd jest to dzisiejsze spotkanie i ta nasza dzisiejsza propozycja, która została złożona zarówno prezydentowi, jak i do wszystkich sądeckich gmin. Oficjalne pismo to nasze zostało skierowane. Z rozmów wynika tak, no generalnie rzecz biorąc, ponieważ nie było bardzo zdecydowanych działań, gdzie trzeba się było coś określać, więc na razie te deklaracje wszystkie są. Generalnie na spotkaniu praktycznie wszystkie gminy zadeklarowały, że są zainteresowane. Chyba Rytro nie było obecne, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie chcę tutaj też przekłamać czegoś. Natomiast jeszcze, więc generalnie jest zainteresowanie gmin współpracą. Tutaj wiadomo, że natomiast no, to trzeba
rzeczywiście kontynuować, to trzeba coś formalizować, to trzeba prowadzić, a nie ma takiego działania, więc mówię, że stąd wzięliśmy pewne sprawy, żeby gdzieś troszeczkę te rozmowy pchnąć dalej. Mam nadzieję, że to zapoczątkuje rzeczywiście rozmowę w całym aglomeracji sądeckiej i jesteśmy otwarci na zaproszenie pana prezydenta i żeby po prostu zacząć już bardzo konkretnie rozmawiać, bo czas naprawdę ucieka. Żebyśmy nie dostali potem zaskoczenia nagle, że w ostatnich chwilach nie robimy. Teraz jest czas, żeby to wszystko dopracować. Co do drugiego pytania, to powiem, no, jesteśmy w tej chwili na etapie programowania, czyli jeszcze nie projektowania, a programowania. Czyli diagnozujemy, musimy przygotować pewną taką strategię, zdiagnozować, jakie problemy chcielibyśmy rozwiązywać wspólnie, a potem zastanawiać się, w jaki sposób je rozwiązywać. Więc to może tutaj nie ma takich bardzo zapisanych, choćby w statucie, bo takie ogólne zagadnienia, którymi chcemy się zajmować, one są już w projekcie statutu, który Państwo otrzymali. One są, jest ich dosyć sporo, one obejmują bardzo taki szeroki zakres, no ale na pewno w tych naszych dyskusjach się przejawia. Problematyka gospodarki odpadami, której jednak no, tak naprawdę nie mamy pomysłu jeszcze na ile, co moglibyśmy zrobić, żeby mieszkańcom tak naprawdę ulżyć, bo problem jest ogólnopolski, nie tylko nas dotyczy, ale wiemy, że z założonymi rękami czekać nie możemy i na pewno to przekracza możliwości pojedynczej gminy. Ta polityka senioralna, polityka wobec osób niepełnosprawnych, w ogóle opieka zdrowotna, to są takie rzeczy, które absolutnie przekraczają granice jednej gminy i tutaj mimo, że nie są jak polityka zdrowotna bezpośrednio w gestii samorządu, to jednak wspólnymi działaniami możemy o coś zabiegać, na przykład o pieniądze właśnie dla szpitala, dla ośrodków zdrowia, dla ewentualnie nowych jednostek, które byłyby potrzebne, żeby się po prostu pojawiły. Więc ten czas takiego już dzielenia, bo jak to mniej więcej wygląda w metropolii krakowskiej? Jest strategia. W ramach tej strategii określono, że obszar krakowski dostanie na komunikację tyle, na ochronę powietrza tyle, na edukację, na przykład zawody, szkolnictwo zawodowe tyle, na termomodernizację tyle, prawda? No i potem już wiadomo, ile dostaną. Oni potem siadają, bo nie ma ich tak dużo, i prawda, trochę więcej niż potencjalnie w aglomeracji sądeckiej i ustalają, dobra, w takim razie te pieniądze mamy 20 milionów szczelan, prawda, na termomodernizację, no to zastanówmy się, jak to ma, jakie projekty, kto chciałby coś realizować. Dobra, mamy 10 milionów, czy tam 20, żeby tam mówić o większych pieniądzach, bo to naprawdę możemy o dużo większych pieniądzach mówić, chociaż to jest wszystko jeszcze z kwestii negocjacji. Na teraz strefa aktywności gospodarczej. Dobra, ja jestem zainteresowany rozbudową swojej strefy, potrzebuję pieniądze. Wójt na przykład jakiejś gminy mówi, że nie, ja nie mam u siebie miejsca na taką strefę, nie jestem tym zainteresowany, to nie bierzesz. Ale na przykład potem na kanalizację sanitarną mówię, my nie bierzemy, bo my akurat z innych programów korzystamy, jesteśmy w aglomeracji tej dużej, a w takim razie te pieniądze, które były przeznaczone dla naszego ZIT-u na kanalizację, przygotowuje ktoś inny projekt, więc potem jest czas na to, żeby te pieniądze rozdysponować. I zwrócił Państwu uwagę bardzo ważny element, że przy projektowaniu, przy już takim przygotowywaniu czy wspólnych projektów, czy właśnie pojedynczych, komplementarnych projektów, my będziemy jako samorządy i wspólnie jako związek, jako stowarzyszenie, gotowi na to, znaczy mieli pewność, że jak zabieramy się za projektowanie, dajmy na to, jakiegoś ośrodka dla niepełnosprawnych, to my na to już pieniądze mamy, więc musimy po prostu zaprojektować, zrealizować, a nie, że zaprojektujemy, a potem szukamy, gdzie znaleźć pieniądze. To jest zupełnie inna efektywność, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, zupełnie takie podejście, że nie gdzieś tam będziemy w jakichś konkursach startowali, gdzie będzie po prostu pięciokrotnie przekroczona liczba projektów względem dostępnych środków. My już wiemy, na co możemy liczyć. To jest też bardzo ważny element, że możemy tak siąść i rzeczywiście zaprogramować najbliższych 7 lat, w ramach tego, na co będziemy mogli liczyć. To mówię, ale to jest tylko ten kontekst regionalnego programu operacyjnego, bo jeszcze jest kontekst innych programów, do których też wspólnie jako stowarzyszenie będziemy mogli sięgać po prostu do funduszy krajowych, centralnych, czy nawet bezpośrednio europejskich. Nie wiem, czy ktoś z kolegów jeszcze dodał. Szanowni Państwo, oczywiście, że zadań jest tyle, że nigdy na to pieniędzy nie starczy. Na wszystkie. Natomiast doświadczenie dowodzi, że jesteśmy w stanie w pewnej grupie się dogadać i wybrać te zadania, które są naszym zdaniem najważniejsze.
takim doskonałym przykładem była współpraca w ramach sądeckich wodociągów, gdzie oczywiście każda gmina miała określone zadania, ale zawsze znaleźliśmy jakiś konsensus. Dla mnie, jako wójta gmina Bojowa, to uważam, że najważniejszym problemem to jest gospodarka śmieciowa, ochrona jakości powietrza i polityka senioralna. Bo my sobie nie poradzimy absolutnie sami z tą lawinowo rosnącą ceną śmieci i kosztami związanymi z wymianą pieców na ekologiczne. Przecież mamy jeszcze do wymiany ogromną ilość kotłów, natomiast ludzie po prostu nie mają pieniędzy. A przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego POP mówi, kiedy to powinno nastąpić. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania zewnętrznego, to będzie bardzo trudno zrealizować to zadanie. Natomiast proszę zobaczyć, jaki jest przekrój wiekowy naszego społeczeństwa. Społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. I dlatego też na wzór zachodni my musimy stworzyć możliwości dla seniorów pobytu im w domach opieki, jeżeli rodzina nie zapewni im do tego warunków. I dlatego też to, co koledzy podkreślali, absolutnie niecelowe jest, aby taki dom powstał w każdej gminie. Trzeba się dogadać, w jaki sposób by to funkcjonowało, by w niektórych tylko gminach powstał i niejako swoim obszarem działania obejmował także tą drugą gminę. Także zadań mamy bardzo dużo i czeka przed nami ogromne wyzwanie, ale myślę, że podołamy, jeżeli będziemy działać wspólnie. Ja chciałem bardzo Państwa przeprosić, ale będę musiał opuścić, dlatego że o 13 mam sesję Rady. Jedno słowo do polityki senioralnej, bo ten temat pozwolę sobie rzucić, by innych nie powielać przez kolegów tutaj już zarzuconych. Przykład gminy Łącką, nie dużej, nie małej, 17 tysięcy na okrągło licząc, demograficznie nie jest źle, ale jeśli gmina Łącka dzisiaj rocznie już dobija do kwoty 1 000 000 zł dopłaty ze środków własnych do pobytu tychże osób, o których tutaj kolega Staszek wspomniał, no to my też zaczynamy myśleć, czy nie pora pomyśleć o tym inaczej. Wiecie Państwo, że w tych domach też z tymi miejscami bywa różnie. To jest kwestia czekania, a nie uciekniemy od tego, że będziemy społeczeństwem starzejącym się, z tym trzeba się pogodzić i nie patrzeć na to w kategoriach katastrofy, ale przygotować się i tu rola samorządu będzie bardzo istotna. Dziękuję. Szanowni Państwo, cieszy przede wszystkim to, że ze sfery jakiejś wirtualnej przechodzimy do konkretnych działań. To już są konkretne działania podjęte przez tą małą grupę inicjatywną. Wierzymy, że ta grupa z biegiem czasu będzie się rozrastać do tej zaproponowanej, jaka w aglomeracji nowosądeckiej może funkcjonować, może mieć rację bytu i będzie społeczeństwu służyć. A w nawiązaniu jeszcze, tak tutaj polityka senioralna właśnie, drodzy Państwo, to opieka nad osobami, które dobrobyt obecny budowały, społeczny, ekonomiczny i forma kolejnych pokoleń podziękowania za to musi być. Między innymi ma się ona przejawiać w zadbaniu o bezpieczną i dobrą starość, co przecież każdego z nas w przyszłości czeka. Dziękuję. Ja może słówko tylko dodam, bo tu zaczynamy mówić o konkretach, ale na to na pewno przyjdzie jeszcze czas. Odniosę się do drugiego pytania, bo mamy tutaj w paragrafie 5 wymienione cele tego stowarzyszenia i tak jak tu kolega wójt mówi, no pewnie tych środków mimo wszystko będzie za mało na wszystko, ale ja bym się tu skoncentrował na takich rzeczach. Po pierwsze, to sami będziemy decydować o tym, na co te pieniądze przeznaczamy. To jest bardzo ważne, bo do nas przychodzą mieszkańcy, mają takie czy inne oczekiwania, na przykład często spotykałem się z takimi zarzutami, czemu wójt nie buduje tutaj dróg, jak przecież Unia na to daje pieniądze. A niestety Unia na to, akurat na drogi gminne, nie dawała pieniędzy przez te wszystkie lata, nie było po prostu możliwości budowy dróg. Więc w tym przypadku to my sami będziemy mogli, wysłuchując potrzeby mieszkańców Sądecczyzny, dopasowywać to, co w przyszłości będzie realizowane. I ponieważ to jest forma otwarta, to nie po to, tu podkreślamy, robiliśmy, żeby zamknąć się w tym gronie,
tylko po to, żeby zmobilizować wszystkich innych i zasygnalizować, to już najwyższy czas, bo możemy nie zdążyć. Więc dzisiaj, kiedy wypowiedzą się pozostali partnerzy, bo bardzo ich serdecznie wszystkich zapraszamy, to pewnie zaczniemy zastanawiać się nad tworzeniem już później bardzo konkretnych właśnie tych działań, o których tu koledzy mówili. Czy to ma być wysypisko śmieci, czy może spalarnia, czy może domy pomocy. Przecież tych dziedzin w zasadzie jest jakikolwiek temat. Gdybyśmy wzięli zadania wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, to którykolwiek z punktów dotyczy nas wszystkich. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że wspólne działania, jeszcze współpraca nikomu nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie. To są jak gdyby dwa podstawowe, jakby tutaj takie, w moim przekonaniu, determinanty, które powinny nas wszystkich mobilizować, dając nadzieję na lepsze właśnie wykorzystanie tej szansy, która stoi przed nami. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? To ja jeszcze jedno, jeśli mogę, bo koledzy nie korzystają, to na koniec sobie takie jedno zachowałem. Chciałem tylko dopytać, pan burmistrz Lelek wspominał tutaj tak dyplomatycznie o tym, że jesteście zdeterminowani i w tym gronie chcecie współpracy, tak zrozumiałem tą wypowiedź, ale czy rzeczywiście to jest taka głęboka determinacja, jeśli nie będzie odzewu z drugiej strony, to pięć zebranych tutaj gmin zakłada takie stowarzyszenie i ono zaczyna działać właśnie w takim gronie. Nie chcę pytać o daty, żeby to nie brzmiało jak ultimatum, bo wiadomo, że to nie pomaga w rozmowach, ale jakie jest wasze stanowisko? Czy jest zgoda co do takiego scenariusza, jeśli okaże się jedyny? To znaczy, na to pytanie odpowiedź nie jest taka prosta, bo ona również wymaga pewnej reakcji Urzędu Marszałkowskiego. Więc z jednej strony jesteśmy zdecydowani na współpracę, bo de facto już współpracujemy, ale też, żeby ją sformalizować. Natomiast czy ta współpraca rzeczywiście będzie taka owocna dla mieszkańców naszych gmin, mieszkańców Sądecczyzny, będzie zależało od tego, czy zostaniemy uznani w takiej formule przez marszałka jako podmiot, który może realizować zintegrowane inwestycje terytorialne. I to jest podstawowe pytanie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli takich dylematów rozstrzygać, że ani marszałek nie będzie musiał tego rozstrzygać, ani my, że po prostu ten nasz dzisiejszy ruch to będzie po prostu pewien element dynamizujący jednoczenie się samorządów Sądecczyzny i tak naprawdę wystąpimy jako jeden organizm obejmujący miasto Nowy Sącz i szereg gmin przyległych i po prostu będziemy, zawiążemy stowarzyszenie i będziemy realizowali, naprawdę już nie będzie wtedy żadnych dyskusji, że będziemy związkiem ZIT. To jest taka nowa mowa, ale bardzo ważne pojęcie, jeżeli chodzi o kontekst tego, co robimy. Sądecczyzna musi mówić jednym głosem. Sądecczyzna musi mieć swoją reprezentację, bo naprawdę jesteśmy tego warci, tego wymaga rozwój i my tutaj chcemy być takim zaczynem, więc naprawdę nie ustaniemy w wysiłkach, żeby ten obszar się po prostu poszerzał, żeby do nas kolejne gminy przystępowały i do nas w sensie przystępowały, żebyśmy tworzyli wspólnie, bo nie chcę mówić, że do nas przystępowały. Jesteśmy grupą inicjatywną, tutaj kolega Stanisław, wójt Podegrodzia, nas nazwał, natomiast to jest tylko inicjatywa. To będzie miało naprawdę głęboki sens, jeżeli tych samorządów będzie więcej, ale żebyśmy nie zaspali, nie przyspali tego momentu, więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli będzie po prostu taka wola, no to jesteśmy oczywiście, to jest ostateczność, żeby ta współpraca była ograniczona do tych gmin, ale mając relacje, rozmawiając z przedstawicielami innych, tych mniejszych gmin, to wiemy, że nam nie tylko tutaj kibicują, ale chętnie się włączą za chwilę do współpracy. Ale proszę Państwa, uważamy, że takim naturalnym liderem tego stowarzyszenia powinno być miasto Nowy Sącz. Tylko na warunkach partnerskich. Tak, nie tak, jak byliśmy nieraz traktowani w sądeckich wodociągach. Dziękuję. Państwo, pozwolicie jeszcze jedno słowo do powiedzenia. Ja zapytam inaczej. To w takim razie na co mamy czekać? Skoro mamy w strategii wskazany w sposób naturalny ten obszar sądecki, Sądecczyzny, pewne działania zostały podjęte kilkanaście miesięcy temu i inicjatorem był Urząd Miasta Nowego Sącza, ale czas biegnie. To jest cały czas ten pociąg. Myślę, że nas po prostu nie jest stać na to, by dłużej zwlekać. Nie chodzi o to, że jak nie my, to kto, ale o ile słychać o jakichś tego typu inicjatywa z innej części Małopolski,
czy Tarnów i tak dalej, no to my nie możemy biernie czekać na sąd decyzji, a później wiadolić, no znowu zostaliśmy gdzieś tam, bo nie potrafimy się dogadać. No to nie ma czasu, nas po prostu na to jest nie stać, to jest moje zdanie. Pozwolę sobie jakieś jeszcze to stwierdzenie. No, dla wielu z nas jest to już kolejny okres programowania. To już nie jest nowa sprawa i my wiemy, że jeżeli prześpimy ten moment, który po prostu bardzo łatwo jest przespać, bo nic się nie dzieje z dnia na dzień, to po prostu możemy dzisiaj czekać, czekać, tylko naprawdę jak się obudzimy, będzie za późno. I ta odpowiedzialność każe nam dzisiaj, prawda, powiedzieć, słuchajcie, sądeczyzno, obudź się, samorządy sądeczyzny, obudźmy się, zawiążmy tą współpracę i działajmy, bo to tak naprawdę o to chodzi. Żebyśmy tutaj tego nie przespali, a na nas, którzy już lata pracujemy i wiemy, jak to wszystko działa, jak długi, żmudny, ale jednak nieuchronny, z pewnymi datami zapadalności jest proces negocjowania funduszy. I mówię, potem już będziemy tylko mogli oglądać, jak inni biorą pieniądze, jeżeli nie włączymy się do tego odpowiednio wcześnie. No to w takim razie dziękujemy bardzo Państwu. Do widzenia, do zobaczenia. Thank you.